Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego i zanim przejdziemy sobie do rozgrywki, chciałabym powiedzieć tutaj kilka słów wstępu. Jak widzicie na ekranie jest inny pałac niż był poprzednio i tutaj chciałam kilka słów wyjaśnienia powiedzieć na ten temat, ponieważ jak wiecie prosiłam was o wykonanie tych zamków. I w końcu zdecydowałam się na jeden, który był naprawdę przepiękny. Jestem oczywiście niezmiernie wdzięczna twórczyni tego poprzedniego zamku, ale co zauważyłam, po prostu nie mogłam się przyzwyczaić do gry w tamtym zamku. Było mi dosyć ciężko. Wiecie, że jestem takim trochę nieogarem, jeżeli chodzi o sterowanie, więc tam miałam takie trochę problemy z tym, żeby płynnie to wszystko wyglądało, żebym mogła się w tym wszystkim odnaleźć, a poza tym wydawało mi się cały czas, że jest tam za mało jednak miejsc do spania i tak dalej. Ja lubię takie, wiecie, uporządkowane, proste budowle, więc po prostu już zdecydowałam się na inny zamek, który poprzerabiałam maksymalnie pod siebie. Także mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi tego za złe, ale po prostu nawet nagrałam ze dwa odcinki, po czym stwierdziłam, że naprawdę źle mi się gra i przy montowaniu stwierdziłam, że źle się to ogląda, kiedy tak cały czas szarpię tą kamerą, nic nie mogę, tak wiecie, ogarnąć, więc stwierdziłam, że cofam save i spróbuję zrobić nowy pałac, także za chwilkę wam pokażę, jak on wygląda. Mam nadzieję, że będzie się wam podobał i tak jak mówię, mam nadzieję, że nikt nie będzie zły o to, że zdecydowałam sama to zmienić, ale tak jak mówię, chciałabym, żeby mi się wygodnie gra, bo kiedy mi się wygodnie gra, to wpływa na jakość tej gry i co za tym idzie na sam film. Także no, myślę, że powiedziałam wszystko, co najważniejsze. Myślę, że kliknę już play, zmienię sobie oczywiście kamerkę na taką i będę was tak oprowadzała po tym pałacu. Wygląda on tak, jest on takim po prostu klocem, jak widzicie. Tutaj podobają mi się strasznie te ścieżki. Wygląda to fajnie, ale pomijając te ścieżki, to chodzi mi przede wszystkim o wnętrze, które, tak jak mówię, jest, wydaje mi się, dosyć proste, więc zejdźmy sobie na dół i zróbmy to tak. Może od wejścia. Tutaj na pewno jeszcze coś się pojawi, pewnie coś jeszcze tutaj pozmieniam. Zobaczę, jak to będzie mi się sprawdzało w rozgrywce, ale na razie tutaj mamy oczywiście, może wiecie co, zapalę na chwilę wszystkie światła, żebyśmy mogli dobrze to obejrzeć. Tutaj mamy taki przedsionek, ganek powiedzmy. Tutaj można ćwiczyć charyzmę. O, może, dobra, szkoła. Okej. Prześlemy tutaj Helenę, aby, tylko że ona jest głodna, to sobie tam szybciutko coś zjedz. A później przyjdziesz tutaj właśnie, może poćwiczysz przemowę, bo chcę zobaczyć, czy wszystko też dobrze działa, wszystko będzie, wiecie, się sprawdzało, bo trochę tutaj powciskałam niektórych rzeczy na kodzie i nie jestem przekonana, czy na pewno wszystko będzie ok. Także chodź Heleno, może tutaj jeszcze ci tak na szybciutko zmienię strój na codzienny. Ojojoj, dobra, dobra. I zobaczmy, wygląda to tak, także ćwicz sobie swoje przemowy. Może najpierw... No nie, odcięła nam rachunki. Poczekajcie, w takim razie zapłacimy. Te rachunki to jest aż 67 tysięcy. Dobra, kończ w takim razie gadanie. Płać rachunki, bo chcę, żeby te światła tutaj się wszędzie świeciły, żebyśmy mogli to, o, zobaczyć, okej. Więc teraz już, dobra, możesz już skończyć gadanie, może pójdziesz się tam wysikać, wykąpać, a ja pokazuję wam dalej. Także tutaj jest też fortepian, czy tam pianino, zawsze to mylę, chyba fortepian. Tutaj są jakieś takie, wiecie, pierdółki, tu jeszcze coś by się przydało upchnąć na tych komodach, krzesełeczka, no i z tego pokoju przechodzimy już bezpośrednio do takiego jadalnio, salonu. Oczywiście stolik na podawanie jedzenia, jakaś fontanna na czekoladę. Duży stół z krzesłami, żeby można było tutaj, wiecie, jeść, czy właśnie odrabiać lekcje, chociaż to bardziej z myślą o jakichś spotkaniach rodzinnych, no ale nic. Kominki, w ogóle w tym zamku jest mnóstwo kominków, więc mam nadzieję, że żaden psikus nam się nie przytrafi. Jest półka na książki, o może to na chwilę zamknę. I no jakieś takie, wiecie, tutaj w sumie znaczeniami, nie wiem, czy mi to pasuje, no zobaczymy. Jest też, oczywiście, są też piłkarzyki, szachy i... I tyle, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Stąd przechodzi się do kuchni. Kuchnia jest dosyć spora. Nie jest co prawda zielona, ale nie chciałam, żeby wszystko było tak, wiecie, maksymalnie na zielono, aż do przesady, bo jak coś mi nie pasuje zielonego, no to też bez przesady, prawda? I tak wydaje mi się, że dużo zieleni jest w tym zamku. No i co? No najważniejsze rzeczy, lodówka, kuchenka, jakieś tutaj pierdółki, taka wyspa.
i dynie, jakieś zapasy żywności. I tutaj Helena namalowała naszą służącą podczas jakiejś tam pracy. I tu wam pokażę, że z tej kuchni przechodzi się na taras i tutaj mamy rośliny w doniczkach, dlatego że w tamtym pałacu one były na dworze i przez większość roku one były, wiecie, no nie rosły, dlatego że były nieodpowiednie do pory roku, tak mi się wydaje. A tutaj wydaje mi się, mam taką nadzieję, może się odwrócę i wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. O, widzicie, że to jest pod takim jakby zadaszeniem i mam nadzieję, że to będzie wtedy mogło być kwitnąć cały rok. Taką mam przynajmniej nadzieję. Odwróćmy się w tę stronę. I tutaj jest sypialnia królewska, czyli na razie dla Heleny. Tutaj wydaje mi się, że jest trochę pusto, ale nie wiem, co tu w sumie jeszcze mogłabym dodać. Jest jakaś tutaj, wiecie, kanapa, powiedzmy, ławeczka, gdzie można odpocząć, jakieś skarby, kolejne, kominek, oczywiście łóżko, szafeczki, tutaj jest toaletka, tu jeszcze jakiś zbiór książek, no i jest też komputer, znaczy to jest, powiedzmy, maszyna do pisania, bo tam, wiecie, no, królowie powinni jej używać chwilowo, król jest zamknięty, także wiecie, o co chodzi. Z tej sypialni przechodzi się do tej łazienki i w ogóle sypialnia jest zablokowana, nikt tu poza służbą nie może wchodzić, no i oczywiście Helena, żeby jej nie zakłócać spokoju. Jest jedna z kilku łazienek i tutaj jest też pokój dla małych dzidziusiów, na razie ich nie ma, ale no wiadomo, już niedługo nasz tutaj, przypomnij mi, Zeus będzie miał jakąś tam żonę i wtedy on będzie mieszkał tutaj, wiadomo, po śmierci Heleny. No i tu jakieś bobaski będą sobie mieszkały w tym pokoju dla bobasków. Dobra, tutaj chyba wam wszystko pokazałam, więc obróćmy się i przejdźmy tu. Tutaj jest pokój dla toddlersów. No, przewidziane są max 3 toddlersy jednocześnie. Jakaś skrzynka na zabawki, zameczek. I taka pufka, no, do siedzenia, do jedzenia, i tam jest ukryty w kącie nocnik. Tutaj coś, co mi się bardzo podoba, ale może najpierw od tej strony, bo tu się przechodzi, o, przechodzi się przez saunę, w sumie, nie wiem, jakoś tutaj nie przemyślałam tego przejścia lepiej, ale tutaj mamy saunę, tego wcześniej nie było, w czerwonej i żółtej generacji tego też nie mieliśmy, więc wydaje mi się, że fajny dodatek. Jest sauna i jest też kryty basen w pomieszczeniu, więc też fajnie, bo kiedy pojawiły się pory roku, no to wiadomo, że nie dało się kąpać o każdej porze dnia i nocy, a teraz można, więc z tego jestem bardzo zadowolona. Tutaj mamy sypialnię dla, powiedzmy sobie, nastolatek, dla dziewczynek nastolatek. Tutaj coś mi się przydało na tych półkach jeszcze, ale to z biegiem czasu, jakaś komoda, jest toaletka i jest też stół do, nie stół, tylko krzesło do masażu, bo stwierdziłam, że czemu by nie od czasu do czasu jakiegoś masażystę właśnie zawołać. Przecież na pewno byli jacyś tacy w tamtych czasach, wiecie, którzy masowali księżniczki, czy tam królów, czy kogokolwiek, prawda? Jakichś tam zamożnych ludzi. No i kolejna łazienka musi być. Także w tym zamku jest chyba więcej łazienek. Wydaje mi się, że to będzie przydatne. Z tego względu, że no, ludzi tutaj zawsze jest mnóstwo. Dobra, teraz do góry. Są tutaj schody. Tamten zamek bardzo mi się podobał, ze względu na to, że tutaj te schody były na środku, ale jak się potem okazało w grze, w ogóle jakoś tak mi szalenie skakała przy tym kamera i źle mi się to operowało. Także tutaj są schody na boku i to mi się bardziej podoba, w sensie bardziej to jest dla mnie praktyczne. Dobra, przejdźmy sobie na górę. Mam nadzieję, że wszyscy ładnie żyją i nikt nie padnie przy tym moim hausturze, powiedzmy. Dobra, tutaj oczywiście mamy, o, Helena śpi, a nie mogłabyś iść spać do łóżka swojego? Albo nie wiem, idź się wykąp może? O, Zeus coś tam już zwędził w szkole. Dobra, więc tutaj jak wiecie, schodzi się ze schodów. Tu wam może pokażę na takich podniesionych ścianach, że tu jest coś takiego, ale tego nigdy nie widać, kiedy jest się w takim, na takich ścianach. Także tutaj się schodzi, tutaj jest jakiś jeszcze kolejny domek do zabawy. Tu jest taki kolejny mini salonik, jakieś, wiecie, książki, drinki, można posiedzieć, pogadać, pograć na fortepianie. No, taki, wiecie, kolejny kącik do siedzenia i tutaj też, powiedzmy, że tu są dwa trony, więc królowie mogą tu siedzieć i spoglądać na swoich poddanych, powiedzmy. Także może teraz tutaj. Tutaj mamy łazienkę. Łazienki są bardzo podobne do siebie, więc w sumie chyba nie ma co się nad nimi rozwodzić. I jest też kolejna sypialnia, dosyć pustawa, ale mówię, ja lubię takie bardziej puste, przestronne pomieszczenia. Być może coś tu jeszcze dodam, bo tu jest faktycznie pusto, no ale zobaczymy. Także tutaj mamy kolejną sypialnię, powiedzmy, że to może tutaj spać Zeus, nie wiem, czy to w ogóle nawet nie jest. Nie, Zeus ma inny pokój, także zaraz. Bijesz miśka? Okej. No dla jakiejś tam, wiecie, nastolatki z mężem, jak się wprowadzi, czy coś w tym rodzaju. Z tej strony mamy pokój dla chłopców typu podstawówkowych. Czyli, o, a właśnie tutaj nam jeden syn, słuchajcie, dorósł niespodziewanie, czego się nie spodziewałam, więc tutaj ci damy
przejmij na własność. Zaraz go muszę przebrać, bo miał urodziny, jest wicie smutny, bo zapomniałam niestety. Wybacz. Także tutaj mamy dla nich łóżka, jakieś kolejne zabawki, tutaj jakieś pudełko z zabawkami i biurka do odrabiania lekcji. Jest łazienka. Czy te łazienki są, tak, są tutaj drzwi tutaj i jak widzicie tutaj, tu jest kolejny taki pokój, w którym można spędzać czas. Wiem, że dużo gadam i mało gram, ale chcę wam wszystko dokładnie pokazać. Zaraz będziemy grać. Tak, więc tutaj są jakieś bańki, jest lama, to nie fortepian, tylko te wiecie, organy piszczałkowe, rybki, jakieś kosztowności. Tak to wygląda. Tutaj pokój dla dziewczynek. Tu są 4 łóżka, tam 3, wiem, ale jakoś tak ten pokój był większy. Dla dziewczynek podstawówkowych, powiedzmy, jest jakaś skrzynka na zabawki. Wygląda to dość tak dla starszych dziewczynek, ale myślę, że małe tutaj się też odnajdą spoko. Chyba tylko muszę tutaj dokupić lampę tą ulala, bo chyba nie ma. A wiecie co, podejrzę tutaj przy was. Czy tutaj dzisiaj nie ukryłam? A, ukryłam. Także jest ok, wszystko dobrze. Tutaj kolejna łazienka i tutaj jest właśnie pokój dla Zeusa. Czyli łóżko, no wiadomo, jakieś komody, kolejny kominek, jakieś biurko, no i kanapa. Także tak to wygląda i oprócz tego, zanim się wejdzie do jego pokoju, jest taka mała biblioteczka, kanapy, kominek, półka z książkami, także ma gdzie spędzać czas. Także tak to wygląda, myślę, że dom jest w miarę spójny, mam nadzieję, że będzie mi się w nim wygodnie grało. Także tak to wygląda. A teraz już przejdźmy do grania, przejrzyjmy wszystkie osoby. Zacznijmy od Ody, która jak wiecie jest w piwniczce. Oczywiście piwniczki zostały. Także tutaj sprawdzimy jak ty się masz i postaram się dzisiaj wszystkich poogarniać. Opróżnij sobie to, chociaż ty nie masz kosza, więc ja to cichaczem wyrzucę u góry później. O, jakieś złośliwości jeszcze robisz, no brawo. Coś sobie może zjedz na szybko. Zjedz na szybko, płatki zbożowe i tutaj ze 3 razy się zdrzemni na ławeczce, to ci się myślę poprawi i możesz tutaj budować więź z pszczołami, to wtedy wiadomo, towarzystwo i zabawa chyba też. Następnie mamy Bajazda, oni są wszyscy w żałobie, dlatego że rodzina po prostu jest na wymarciu absolutnie. Napraw, jesz sobie ok, więc jeszcze sobie tutaj coś zjesz, musli i płatki. No to też możesz potem dojeść, bo tym się za bardzo nie najadają. Skorzystasz i możesz tutaj wziąć prysznic w tej swojej beczce. Przejdźmy do Heleny. Helena, ty może normalnie śpi. Co ty chciałaś robić? Baw się lalkami. Dziwne. Śpi ty, proszę cię, normalnie. W swojej pięknej sypialni. To jakieś gołąbki. Na razie ona jest samotna, jak wiecie, no ale ta sypialnia na pewno będzie dla przyszłych władców. Także ty jesteś tutaj już załatwiona. Afrodyta czyta książkę, więc nie będę jej przeszkadzała. I dla Afrodyty jest też nowy mężczyzna, słuchajcie. Ja już zaczęłam z nimi flirtować. Co prawda cofnęłam do momentu jak najbardziej się dało, ale nie do tego, w który ostatnio widzieliście w ostatnim odcinku. Ale po prostu byłam niezadowolona z tych odcinków, więc wolałam je cofnąć. Kody, wezwij Sima, zaraz tu przyjdzie i jakaś jedna widzka, przepraszam, że nie pamiętam niku, pisała mi o tym właśnie, żeby był Ibrahim, że był Sulejman, więc niech będzie też Ibrahim. Kto oglądał Wyzwanie Królewskie, ten wie o co chodzi. Oj, Zeus ma wkrótce urodziny. Także jest... tam proszę, ktoś korzysta z sauny, bardzo mnie to cieszy. Także tak, zaraz przyjdzie twój towarzysz, a co ty idziesz robić? Spać? Nie, to ty wstań. Wstań, przebierz się. Także ja już wam pokażę tego Ibrahima Paszę. Czy ty jesteś już przed naszymi drzwiami? Nie. Gdzie on jest? Nie wiem. To może tak tradycyjnie zaprosisz go do spędzania czasu? A czemu teraz go nie ma w tym? Dziwne. Patrzcie, tutaj go nie ma. A tutaj jest. Tak się kończą zabawy z cofaniem. Chyba, że... Nie mam pojęcia, co się stało. Miałam mówić, że chyba, że cofnęłam i ich już nie ma na świecie, ale w takim razie skąd by był tu? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ibrahim Pargal Pasza zaraz tu będzie. Dobra, będziemy polować. Dalej mamy Hestię. Pokaż mi się, moja droga. Ona też już jest, wiecie, na wydaniu, że tak powiem. Gotowanie, pianino i charyzma jest załatwiona. I dla ciebie miał być taki Pol Pirat. Ja na niego mówię Pirat, bo nie lubię mówić Pol.
bo nie wiem, czy tak to się mówi, więc zrobimy też... O, jest ten, słuchajcie, Ibrahim. On po prostu już wszedł do środka, bo już jest takim, wiecie, znajomkiem, że on już chyba nie puka, tylko po prostu sam wchodzi. Więc ty już nie śpi, ty już nie jedz i ty też już tutaj nie śpi, tylko chodź tutaj i poprawisz mu humor. Może zaproponuj masaż stóp, może zaproś do patrzenia w chmury. A dla ciebie jest właśnie ten pirat. Czy on tutaj wlazł i nie może teraz wyjść? Aha, no pięknie. Spróbujemy go teleportować. Może ty się te... O, już. Dobra, więc ty gdzieś tutaj nie pobaw się może. Baw się. A my sprawdzamy dalej. Aha, więc ty sobie tutaj koniecznie skorzystaj, zanim przyjdzie ten twój wybranek. Czy on tutaj też sam wszedł? A nie... O tak, patrzcie, sami wchodzą, nie pytają się. Też zaproś go do patrzenia w chmury i pochwal szczerze. Dobra, ona już do niego idzie. On jest, wiecie, powiedzmy, że wiecie, że może pirat dla księżniczki to nie byłby najlepszy pomysł, ale on jest takim, wiecie, piratem wszechczasów, pokaźny majątek, te sprawy, także opłaca się. Wolicie sobie na tarasiku być, tak? Mhm. Dziwne rzeczy się dzieją. Wchodzisz, wychodzisz, ale ogólnie wygląda on całkiem śmiesznie. Zachwala... O, patrzcie, co to było. Co to się dzieje? Zapytaj, jak minął dzień. Dobra, generalnie po prostu pogadajcie. Dalej, Zeus. Zeus. I dla Zeusa też miałam dziewczynę. Już wam wszystko pokazuję. Dla ciebie była Barbara, z którą też już się troszkę flirtowałam i tak dalej. I Barbara, jak pamiętacie, była w rywalkach, ale że ona już dorosła, bla 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 i tak dalej, to trochę ją zmieniłam. Wydaje mi się, że wygląda ładnie. Choć jest może trochę mniej podobna niż kiedy była nastolatką, ale wiadomo, wyrosła, trochę się zmieniła. Dobra, i tutaj mamy Hadesa, który ma zielone spodnie, ale generalnie wygląda dosyć kiepsko, więc spotkamy się w kasie i ja go po prostu tak ekspresowo przerobię. Dobra, jesteśmy już w kasie, jak widzicie, tutaj ma do wybrania jeszcze jedną cechę, więc ja mu może dam, no nie wiem, romantyk na przykład. Myślę, że tak będzie lepiej niż to, co do tej pory miał. Znaczy nic nie miał, ale z romantykiem będzie łatwiej, wiecie, podrywać dziewczyny, dobra. Czy to miało sens? Muszę go jakoś przebrać, ale powiem wam, że tutaj z tych simowych rzeczy jest naprawdę bardzo mało rzeczy zielonych. Mam mu tą koszulę z szelkami, może nie jest to jakoś super eleganckie, ale po prostu chcę, żeby Zeus wyglądał najładniej jako przyszły król. Najbardziej elegancko, więc jemu damy coś mniej eleganckiego. Ja po prostu stale im daję jedne i te same porteczki, mianowicie te. Dam mu czarne, jakieś czarne buty i pokopiuję sobie ten strój, wiecie, w strojach do imprezowych i tak dalej. Włosy są całkiem fajne. Wszyscy ci mężczyźni są tacy podobni do siebie, masakra. W każdym razie damy tak, sportowy jakiś mu zmienimy jeszcze. O, może być ta bluzka, po prostu nie chcę mi się tutaj za bardzo nad tym rozwodzić. O, może takie zielone gatki. Buty masz zielone, ale dam ci jakieś inne może. Może, no dobra, mogą być w sumie te co, albo nie. Damy jakieś takie stonowane bardziej. Dobra, czarne, niech będzie. Nie lubię ubierać i gadać, bo wtedy w ogóle nie skupiam się ani na jednym dokładnie, ani na drugim. Do snu to może po prostu tradycyjnie jakiś szlafroczek. Chcesz mieć kapcie, to zobaczymy, czy są zielone. Są, ale bardziej w kolorze chyba będą te. To jest taki trochę turkus, ale uznajmy, że z przymknięciem oka to jest zieleń. Uff, tutaj poszalałeś, chłopie. Jakie umieścione nogi. Słuchajcie. Zielone spodenki dla ciebie jakieś. O, są. Te oksy, myślę, że do kąpieli, szczególnie w tym naszym krytym basenie, to niekoniecznie są potrzebne. I tutaj ten na gorąco i na zimno, to też mu skopiuje to, co ma w tym stroju po prostu, bo tak zawsze robię. No i jesteśmy już sobie oczywiście w grze, także spoko, jest on już przebrany, skopiowałam i tak dalej. Tutaj... aha, no to także ty, co tutaj byś porobił? Może, jakieś lekcje masz do odrabiania? Nie? Dlaczego ty masz umieć w świecie? Jesteś nastolatkiem. Chyba, że już po prostu odrobione. No nic, aha. Sam z siebie? Schowaj do wyposażenia. Dobra, dobra, nieważne. W każdym razie, jak wiecie, tam mężczyźni przed ślubem muszą mieć trochę sportu i tak dalej, to może popływasz. I został nam jeszcze mały Apollo. Może pójdziesz sobie coś zjeść. Mamy w lodówce? Mamy. Także na chwilkę skończ te zabawy. O, i słuchajcie, pojawiła się i tutaj na chwilkę na Zeusa. Pojawiła się jego przyszła małżonka, która wygląda tak.
Oczywiście jest blondynką, bo Barbara była w rywalkach blondynką, no ale wygląda trochę inaczej. Miałam ochotę ją stuningować, także tak ona wygląda. Ta sukienka trochę tutaj się marszczy. No ale lepszej nie miałam. Dobra, tańcz z Simką o imieniu Barbara. Co ty już śpiący jesteś? Weź, no na chwilkę nie śpi. Tam widzę, że nasza jakieś... stój? Może podejrzymy, kto to? Agnieszka Gold, młoda dorosła. Dobra, na chwilę na Helenę, która śpi, ale jako głowa rodziny, no to po prostu podejrzymy to od niej. Drzewo genealogiczne. Jak widzicie, nasza Demeter już urodziła dziecko, także bardzo fajnie. I w związku z tym tutaj spróbuję, żeby ona jeszcze raz zaszła w ciążę. Spróbujemy to zrobić przez MC Command Center. Czy będzie to możliwe? Przekonamy się. Demeter. Ciążę. Zacznij ciążę. I musimy to tak zrobić, że musimy wpisać, ile to ma być tych dzieci. To tak to bym nie chciała, bo to jednak jest takie, wiecie... takie... Wolałabym niespodziankę, więc może po prostu poza odcinkami będę jeździła do tych pobocznych rodzin i będę tą rodzinę powiększała, bo tak to nie chcę, wiecie, sama ustalać. Myślę, że fajnie byłoby, gdyby to było takie, jak zadecyduje los. Okej, okay, przejdźmy do Afrodyty. Rozmawiasz tutaj z Paszą. Nie z... Co? Niezręczne spotkanie. Opisz nowy pomysł. Coś jeszcze przyjazne. Ożywiona rozmowa. I będziemy próbować podrywać. A dlaczego to jest niezręczne spotkanie? Nie wiem. Jeszcze rozmawiaj o marzeniach. Romantyczne. Flirtuj może. Dobra, następna nasza tutaj dziewojka. O, chciałaś sobie pograć, tak? A gdzie jest ten twój pirat? Nie siedzi gdzieś tutaj obok ciebie? Nie. O, i musimy zrobić to automatyczne. Wszystkie światła, bo byśmy zapłacili po prostu miliony monet. Ibrahim sobie już idzie. Pirata też już nigdzie w sumie nie widzę, więc on chyba też już wyszedł. Jesteś zmęczona? Jesteś. To możesz iść spać. Twoje łóżko jest tutaj, dobrze, więc dobrze idziesz. Afrota też jest zmęczona. Jest już w sumie tak przed 23. No nie jest jakoś bardzo późno, ale... Ale niech idą. Dobra, to jeszcze tylko Zeus tutaj byś coś zrobił z nią. Zaproś do nauki tańca może. Popraw humor. Pochwal szczerze. Narzekaj na upał? Może nie. Przyjazne. Obejmij. Okej, okay, także wy sobie troszkę tutaj jeszcze pogadajcie. O, flirciarska. To może też coś flirciarskiego zrobicie. Tak jak mówię, ja już nagrywałam te odcinki, po prostu cofnęłam sejwy, bo ja już dotarłam do tego, jak nasza Afrodyta miała ślub. O, jest, słuchajcie, jednak ten pirat. Dobra, to ty może przyjść do niego i trochę z nim pogadaj jeszcze. Przyjazne, ożywiona rozmowa. Ucz tańczyć. O, tu jesteś u góry. A co ty robisz w tym nie swoim łóżku? Powiedz mi, droga ty moja. Tylko cię przebiorę. Powiem wam, że ja planuję nagrywać, tak jak mówiłam, praktycznie wszystko w tej serii, tak jak leci, więc będziemy sobie tak na luźno grać już bez pośpiechu. Jakoś wygodniej mi się tutaj też gra, więc jakoś mam tak trochę lepsze nastawienie. Tak jak mówię, tamten dom był przepiękny, na pewno dużo ładniejszy od tego. Ale no cóż, myślę, że po prostu czasem trzeba postawić wygodę nad to, jak coś wygląda. Także myślę, że wiadomo, o co chodzi. Tańcz z Simem. Rozmawiaj o słonecznej pogodzie i może wyjaw wielki sekret. Zeusik, rozmawiasz z nią? Coś tam z nią jeszcze porozmawiaj. W ogóle Zeus, za ile ty masz urodziny? Za dni dwa. Dobra, pirat już wychodzi, czyli ty możesz też już iść spać w takim razie. Dobra, idziesz spać. Chodź, śpi. Zeus też może. Szybko tutaj popatrzymy na nich, ale też by się przydało, żeby już sobie ona poszła w gruncie rzeczy. Dobra, koniec tańca, może same rozmowy? Dobrze? Chyba, że jakiegoś kiska na dobranoc, ale to chyba za wcześnie. Patrzcie, sami się pocałowali w policzki. Opowiedz dowcip i romantyczne damy flirtuj. Może skierujemy się przodem do niej? Nie wiem, może jeszcze jakoś pozmieniam. Zobaczymy, jaką będę miała fantazję w najbliższych dniach, ale na razie mi się dosyć podoba. Zobaczymy, może bym jej jakąś inną fryzurę zaproponowała, ale pomyślę. No i sukienkę, bo ta tak się dziwnie marszczy przy chodzeniu.
Dobra, ona jest smakoszką. Tutaj sobie usiedliście. No dobra. Ale czas ucieka. A nasz Zeus jutro idzie do szkoły, więc za długo też nie można. O, papa, także ona już poszła, także ty siku i sen. I jeszcze jedna informacja, jak widzicie, Bajazet jest smutny, ponieważ jego urodziny też zostały zapomniane. Dobra, zdrzemnij się, zdrzemnij się, zdrzemnij się i jeszcze raz, żeby ci trochę dopomóc. I nie Helena, tylko Oda chciałam. Jak tam się Oda czuje? Czemu wy jesteście tacy niezorganizowani? Mają tak naprawdę, wiem, że są na uwięzi, no ale mają wszystko, co niezbędne, czyli jakiś kibelek, prysznic, nawet dodatkową wannę, oprócz prysznica. Lodówkę turystyczną, ekspres, ławeczkę, żeby sobie na niej drzemać, książki, do gadania są pszczoły, no ale nawet powiedzmy, że mają telefony, prawda, czego im nie mogę zabrać. I no i jakoś wiecie, nie ten, nie są w stanie sami się ogarnąć. Dobra, Helena gra sobie w szachy, wiecie, musi po prostu poprawiać swoją logikę, żeby dobrze rządzić państwem. Dobra, odezwę się do was, myślę, o poranku, bo jest już późno, także ty też już... Nie chcę ci się za bardzo spać, ale idź, będziesz wypoczęta bardziej. Dobra, i mamy przed ósmą, więc myślę, że to pora, żeby obudzić naszą Afrodytę, którą postanowiłam tutaj troszeczkę posterować w dzisiejszym dniu. Może pójdziesz sobie tutaj, czy łazienka jest wolna? Tak, na szybciutko sobie skorzystasz, coś sobie jeszcze zjesz. Okej, na jakoś naleśniczka i dla ciebie zaprosimy twojego wybranka. Zaraz go tutaj wezwiemy, Ibrahima. Zaproś do spędzania czasu, może być. I słuchajcie, będziemy się z nim podrywać, ponieważ no wiadomo, moim celem jest też trochę pozbyć się tych ludzi z domu, bo no wiadomo, im jest ich trochę mniej, to tym trochę jednak łatwiej się gra. Dobra, ty może przestań się bawić. W ogóle jak ty schudłaś, zmień strój. Dawaj może taką sukienkę na dzisiaj. Jeju, jaki suchmielec, musisz trochę więcej jeść. Chodź, pójdziesz na dół, ponieważ na naszym tarasie widziałam, że wyrosło dużo plonów, więc zbierz cały plon. Tak, zbierz cały plon. No i jak mówię, po prostu znowu żałoba po jakiejś kolejnej osobie pewnie. Wchodzi już Ibrahim Pasza. Puk, puk. A myślałam, że już sam wchodzisz do nas. A, no właśnie. Nie czeka. Okej, gdzie ty tam się kierujesz? Pokaż mi. Do sauny? Tak, słuchajcie, chyba do sauny. Więc możemy tutaj... w tym czepku. Odpręż się z Simem o imieniu Ibrahim Pargal. Okej, więc myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, tylko musisz sobie szybko to dojeść. Ja zbieram te plony, Heleno, ponieważ pisaliście mi, że kiedy zbieram te plony i sprzedaję je z wyposażenia, to jest więcej niż kliknąć sprzedaj wszystko. Także za chwilę sprzedam to z jej wyposażenia i zobaczymy, ile tam udało się dzięki temu zarobić. Oj, tutaj. Trochę mi brakowało tego, bo dzięki temu jednak trochę tych pieniędzy do naszego budżetu wpływa. Co jest całkiem wskazane. Mamy dużo, ale wiadomo, to jest bogata rodzina, więc niech mają jak najwięcej. Mamy, zerknijmy na Afrodytę. Dobra, już tego nie myj. Już tego nie myj. Mamy od tego służby. Dobra, umyj, jak tak bardzo chcesz. I leć do niego. Poczta doręczona, pewnie znowu jakieś dzikie rachunki. Chyba, że prezenty, słuchajcie, urodzinowe. Ale mi się to teraz podoba, słuchajcie, jest pięknie. Ładne masz klapeczki, Ibrahim. Nie ma co. Czy możecie tutaj się... O, ale tu jakaś uwodzicielska poza, to pewnie musiałabyś wyjść. Flirtuj. Mogłabyś prężać się i flirtować w jednym? Nie wiem. Udzielę porady dotyczącej związku. Całej dłonie to nie. O, bo oni sobie gadają na siedząco, więc super. A tak to byście pewnie mi stąd wyleźli. A tu mi się całkiem podoba. Kto tu dzwoni? No. Witaj, Helena. Dzwonię, żeby cię poinformować o odejściu Simki Maja Pakuła. Kto to był Maja Pakuła? Nie wiem. Jakie tatuaże. Rozmawiaj. I romantyczne. Flirtuję. Teraz nie będziemy mogli nic zrobić, bo jest smutna z powodu, kurczę, tego... wiecie czego. Ale tak długo to się może nie odprężajcie. W sumie to może i racja, że trzeba stąd wyjść. Gdzieś sobie zaraz znajdziemy jakąś fajną kanapkę do tego, żeby usiąść. Może tu gdzieś u góry? O, może tu w tym saloniku? Usiądź i rozmawiaj. Okej, ładnie sobie siedzą. No nie. Cały czas tutaj coś mam, że... Przegrzanie na śmierć?
I Oda zbliża się do kresu swoich dni, ale przecież ja cię już przeprałam na gorąco. Więc ja nie rozumiem, o co chodzi. Wszystkie stroje są takie same, co prawda, no ale ten jest też na gorąco. Także uspokój się, a my tutaj pogadamy z nim. Strasznie mi się podoba ten mały salonik. Pochwal strój. Wyjaw wielki sekret nie pozostanie przyjaciółmi, tylko może ożywiona rozmowa i spróbujemy jakiegoś flirtu. Okej. Ja na chwilkę no zejdę do tej Ody, ale o co ci chodzi? Może nie wiem, weź prysznic? Się trochę ochłodzisz? Ustaw na chłodniej. No właśnie. Wiem, że rachunki będą wyższe, ale stać nas. Także mam nadzieję, że to trochę pomoże tej Odzie. Mam nadzieję, że to działa na cały dom i na piwnicę również. No ale Jezus, Oda, mnie denerwujesz. No przecież jesteś ubrana na ten gorący. Zmień strój. Na gorąco. I don't know, nie wiem o co ci chodzi, ale dobrze. Zdrzemnij no się za dwa razy. Może ci rozum wróci do głowy. Okej. A temu nie jest gorąco? Nie no, zobaczcie, temu nie jest gorąco, temu jest spoko. Przegrzanie na śmierć, Oda zaraz się usmaży. Wiecie co, ja wejdę i wyjdę na chwilę do kasa, może się ogarnie. Dla świętego spokoju na gorąco nałożyłam jej taką żółtą sukienkę i wciąż jest nieswoja przez ten zabójczy upał. Nie wiem, nie wiem. Może ty masz jakąś menopauzę i masz takie uderzenia gorąca, nie wiem. W każdym razie, no już nic więcej na to nie poradzę. Zerknijmy, Afrodyta. Afrodyta widzę, że znowu schodzi do sauny. Ja utworzyłam ci razem z twoim Ibrahimem grupę. Czy to jeszcze działa? O, podejdź tutaj razem. No, to podejdźcie tutaj razem. Może nie na saunę, bo tak jak mówię, tam jest za gorąco, żeby ciągle być na saunie. Siedli sobie tutaj, jak widzicie, także spoko. Może być. I chciałabym dzisiaj, żeby wreszcie był jakiś pocałunek chociaż między wami. Żeby go zapytać, czy chcesz być królewskim chłopakiem. Pochwal wygląd, popraw humor. Jest pierwszy pocałunek. Możemy zaryzykować, choć wydaje mi się, że to troszkę za szybko. No, ale zaryzykujmy. Raz kozie śmierć. A nasi chłopcy, czy wy jesteście... Aha, no właśnie, ty byś wysikał się i wykąpał się. Mamy na chwilkę pocałunek. Co tak mnie odchyliło? Pięknie. Wyjaw wielki sekret. Bardzo pewny siebie. Dobra. Flirtuj. Romantyczne. Pocałuj w szyję może. A Zeus? Zeus też oczywiście nie swój. Nie swój i tak dalej. Też się wykąpał, bo chciałam, żebyś razem z bratem pograł w szachy, dlatego że oni mają osiągnąć przed ślubem i tak. Jak wiecie, logikę, drugi poziom chyba, także mogą ćwiczyć razem, akurat by było. Ty idziesz jeść, Ibrahim tam gdzieś poszedł. Gdzie? Tańczy. Czy ty jesteś głodna? Niekoniecznie. Nie jedz tyle, bo będziesz nie fit. Pocałuj. Wyznaję zasadę, żeby się nie najadać tak na maks, także. Wow. Spróbuj uwieść. Romantyczne. Poproś o zostanie chłopakiem. Też tego różowego jest mało, ale może, może. Może coś z tego będzie. Okej, zgodził się. To może by tak. Nie, może z oświadczynami to jeszcze chwilę zaczekam. Pocałuj. Trzymaj za ręce. Poślij pocałunek. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Pięknie. Pocałuj w policzek. I. Wow. I kuś. Nasi chłopcy, czy wy już gracie? O, super, super. Bardzo mi się to podoba. Tylko ty się nie wykąpałeś, Zeus. No, ale nadrobimy, nadrobimy. Mały Apollo, pokaż mi. O, Ibrahim sobie poszedł. Pokaż mi, za ile ty masz urodziny. Za dni 4. To jeszcze spoko. To jeszcze sobie odrobisz lekcję. Ty, Hades, zjesz. I też sobie odrobisz lekcję. Zeusie, Zeusie. Zeus, jaką ty masz koronę do kąpieli?
Wow, muszę mieć takie skryte marzenie bycia księżniczką. No nic. Ty gdzieś zgubiłeś pracę domową? Tutaj widziałam, że jakaś jedna luzem leżała. To możesz odrobić. Odrobię lekcję. Po wykąpaniu. I to chyba pływanie, to ty masz takie... W ogóle sport. No to ty za bardzo to nie masz. To tam cię właśnie wyślę też na pływanko. Pływaj w smutku może być. Ja się już z wami, kochani, żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Ja się zabieram za nagrywanie chyba kolejnego, bo jakoś tak mi się spodobało. I oczywiście widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Do zobaczenia i pa, pa!